W tym czasie, gdy Wielkopolanie walczyli na froncie, ci dwaj panowie reprezentowali Polskę na konferencji w Paryżu. Z tym, że Ignacy Jan Paderewski dojeżdżał do Paryża, bo jednocześnie pełnił funkcję premiera rządu polskiego, więc główny ciężar walki o naszą zachodnią granicę spadał na Romana Dmowskiego. I tu znowu przykład. Rok 1919, 29 stycznia. Nagle na posiedzeniu najważniejszych postaci konferencji pokojowej prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, premiera Wielkiej Brytanii Lloyd George'a, premiera Francji Clemenceau, premiera Włoch Orlando, szefa Tajnej Rady Cesarskiej Japonii księcia Sayonji Mochi oraz ministrów spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, Roman Dmowski zostaje, można powiedzieć, wywołany do tablicy. Ma przedstawić aspiracje Polski co do zachodniej granicy i je uzasadnić. Dmowski przemawia 5 godzin. Przez 2,5 godziny przedstawia swoje racje i swojego kraju po francusku. Później osobiście tłumaczy to swoje przemówienie na angielski. Zrobił wrażenie nawet na ludziach nieprzychylnie nastawionych do sprawy polskiej, jak premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George. I tu mamy granicę. Już wyzwolona Wielkopolska oraz Pomorze Gdańskie bez Gdańska. Przyznane traktatem wersalskim, z tym, że jeszcze przez pół roku Pomorze będzie w rękach niemieckich, dopiero na początku 1920 roku zajmą go wojska polskie dowodzone przez generała Józefa Hallera, który rok wcześniej przybył do kraju z błękitną armią wyposażoną, wyekwipowaną, uzbrojoną przez Francję. Razem z błękitną armią przyjechało 120 czołgów francuskich Renault, z których jeden czasami jest ostatnio używany na różnego rodzaju uroczystościach czy defilatach wojskowych, ponieważ odnaleziono go w Afganistanie, ale o tym może przy innej okazji opowiem. Natomiast trwają walki na wschodzie. Na wschodzie kończy się wojna z Ukraińcami, zwycięstwem, odzyskaniem granicy wschodniej Lwowa. Natomiast toczy się już od wielu miesięcy wojna z Rosją bolszewicką. Nie jest to tylko wojna o granicę. To jest wojna o niepodległość Polski. Jeżeli byśmy tę wojnę przegrali, nie byłoby niepodległej Polski, a wydarzenia, które uroczyście obchodzimy w okolicach 11 listopada, byłyby po prostu obchodzone jako drugie powstanie listopadowe. Rok następny. W kwietniu, maju, czerwcu największy zasięg na wschodzie. Wojska polskie wkraczają do Kijowa, ale nie po to, żeby przyłączyć Kijów do Polski. Chodziło o to, żeby zanieść niepodległość Ukrainie. Ukrainie, która byłaby sprzymierzona z Polską, która byłaby w federacji czy w Unii z Polską, by zbudować blok państw, nawiązując do tradycji przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, który na trwałe zapewniłby niepodległość państw środkowej Europy położonych pomiędzy Niemcami i Rosją. To był plan Józefa Piłsudskiego, on się nie powiódł z różnych przyczyn. Natomiast Rosja w tym samym czasie szykowała wielką ofensywę, której celem było zaniesienie komunistycznej rewolucji na zachód Europy. Po trupie Białej Polski, jak to określali dowódcy Armii Czerwonej w swoich rozkazach. Do światowego pożaru. I tu mamy dalszy zasięg wojsk bolszewickiej Rosji pod samą Warszawę. Dwie bitwy naprzód pod Warszawą, bitwa warszawska, niektórzy nazywają ją cudem nad Wisłą, wygrana przez Polaków
Szef misji brytyjskiej Lord Dagenham w swojej książce określił ją 18. decydującą bitwą w historii świata. I napisał coś takiego, że gdyby nie zwycięstwo Piłsudskiego pod Warszawą, to rewolucja komunistyczna po prostu pomaszerowałaby na zachód Europy. Porównał zresztą to polskie zwycięstwo z dwoma symbolicznymi zwycięstwami z przeszłości. Ze zwycięstwem Karola Martela pod Poitiers w 732 roku naszej ery, kiedy to wojska Franków pokonały inwazję arabsko-muzułmańską. I zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. Jednocześnie wybucha drugie powstanie śląskie właśnie w momencie, kiedy Polacy wygrywają bitwę pod Warszawą, co też widzimy na tej mapie. A ponieważ mamy też podchodzenie Armii Czerwonej pod Lwów, to chciałbym jeszcze przywołać jedno miejsce, które znowu może poszukacie, choćby w Wikipedii. Nazywa się Zadwórze. Zadwórze uzamknięte RZ, Zadwórze pod Lwowem, to są polskie Termopile. 318 w Termopilach było 300 Spartan, pod Zadwórzem, pod dowództwem majora Zajączkowskiego było 318. Kolejne zwycięstwo, naprzód w Bitwie Warszawskiej, później w Bitwie nad Niemnem. Do jesieni 1920 roku bolszewicy zostają pokonani i odrzuceni. Polska również odzyskuje Wilno. Granica traktatu ryskiego kończącego wojnę z Rosją. I wiosną 1921 wybucha także trzecie powstanie śląskie, które zadecyduje o przyłączeniu znacznej części okręgu przemysłowego Górnego Śląska do Polski. I tu już mamy granicę Polski międzywojennej. Nie wszystkie były bezpieczne. Większość, jak widzicie, ustanowiono na drodze zbrojnej. Te najdłuższe na wschodzie i na zachodzie były przez cały okres międzywojenny kwestionowane przez najważniejszych sąsiadów, czyli Niemcy i Związek Sowiecki. Tragedią Polski międzywojennej było to, że była zbyt wielka tradycją historyczną, kulturą, liczebnością narodu, by pogodzić się z rolą państwa nowego, a niestety nie udało się zrealizować planów federacyjnych Piłsudskiego, by Polska była mocarstwem, a mogła być tylko poprzez realizację programu federacyjnego. I wracamy do tej postaci. Nie tylko 11 listopada. To, jak mówiłem, był proces. To trwało wiele lat. 11 listopada jest datą symboliczną. I nie byłoby obchodzenia 11 listopada bez zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Ale to nie jest jedyny autor zwycięstwa. Tutaj może to potraktujecie jako ciekawostkę, ale myślę, że warto jeszcze przyjrzeć się nieznanym bohaterom Walki o Niepodległość, którzy odegrali kluczową rolę w Bitwie Warszawskiej. Wtedy porucznik, później major, później pułkownik Jan Kowalewski, organizator Wydziału Szyfrów Obcych w Biurze Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego, złamał ponad 100 rosyjskich kluczy szyfrowych, dzięki czemu odczytywano ponad 3000 szyfrów rosyjskich. Oczywiście nie robił tego sam. Miał współpracowników, z których najwybitniejsi to profesor Stefan Mazurkiewicz, autor prac z dziedziny analizy matematycznej rachunku prawdopodobieństwa oraz profesorowie Leśniewski i Sierpiński. Imieniem Sierpińskiego nazwano nawet jeden z kraterów na Księżycu, ale w żadnej encyklopedii nie znajdziecie informacji o tym, że łamał rosyjskie szyfry w wojnie 1920 roku, ponieważ żył
i był profesorem w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wolał zachować w tajemnicy to, że pomógł Piłsudskiemu wygrać bitwę pod Warszawą. Inny matematyk, właśnie Hugo Steinhaus, profesor Uniwersytetu we Lwowie, później we Wrocławiu, coś takiego napisał. Kraje, w których uprawia się matematykę, zawsze zwyciężają z tymi, które mają ją w lekceważeniu. Rosjanie zlekceważyli matematykę i zlekceważyli Józefa Piłsudskiego. Dlatego wygraliśmy wojnę o niepodległość. W XX wieku dwukrotnie odzyskiwaliśmy niepodległość. W roku 1918 i po roku 1989. I tu zawsze pamiętając i o roku 1918 i o roku 1989 powinniśmy pamiętać o przypowieści o człowieku roztropnym z Ewangelii Świętego Mateusza, który zbudował swój dom na skalę. Spadł deszcz, zerwały się wichry, uderzyły pioruny, uderzyły w ten dom, ale on nie runął, bo na skalę był utwierdzony.